Czy uważa pani, że dzięki takim kongresom uda się wywalczyć to, że kobiety będą miały takie same prawa jak ludzie? Spierdalaj. Skotunione wznoszą głowy, zatwardziałe feministki tworzą... To w związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a często więcej niż w związkach różnopłciowych. To teraz... A pana stwierdzenie, że pan nie może się ożenić z mężczyzną, jest nieprawdziwe, bo oczywiście w wielu państwach mógłby pan to zrobić. Tylko w kraju, w którym się dyskryminuje ludzi ze względu na płeć i orientację seksualną, nie jest to możliwe. Dobra. No nie, znaczy no jakby... No. 6 stycznia dokonałam aborcji. Proszę pani, nie chciałabym, żeby debata publiczna była prowadzona wokół mojej aborcji. Dobra. W zasadzie nie wiadomo, to choroba czy głupota. Prawda? Przysłuchiwałam się temu, jak pewna wycieczka zagranicznych turystów oglądała palmę. I wycieczka turystów zagranicznych była bardzo zdziwiona, że ta palma jest sztuczna. I osoba wyjaśniła, że ta palma jest sztuczna i że nie jest naturalna. Prawdopodobnie część z osób, które odwiedzają Polskę, uważa palmę za naturalną. W Polsce pewnie niektórzy też uważają palmę w rondzie, na rondzie de Gaulle w Warszawie za naturalną. Ja uważam, że polskie prawo... Mam pytanie natury organizacyjnej. Czy pani się zastosuje do reguł panujących w tym programie? To znaczy, będzie pani odpowiadać na pytania, czy mam przegrać, czy mam przerwać program? To będzie najlepsze rozwiązanie jednak, wie pani. Proszę pani, ponieważ to nie jest... Ale tak, nie jestem w stanie z panią rozmawiać, jeżeli pani nie chce odpowiadać na pytania. I na koniec tylko jedna kwestia. Tak samo ksiądz w Kościele Świętej Anny nie mógł... Może pani mi odpowiedzieć na to pytanie natury organizacyjnej? Czy będzie pani, zastosuje się pani do reguł panujących w tym programie, czy nie? Kiedy panią zapraszałem, powiedziała pani, że się pani zastosuje. Pan mnie nie Więc zapraszał jeśli... i pan mnie nie pytał o a, to, jak, o a kto panią będziemy... zaprosił? I nie, pan ksiądz? Nie pytał o co? Nie, ja panią zaprosiłem, bo to jest mój program, proszę pani. Zapytałam. Więc teraz pytam, czy pani się będzie... Nie, proszę odpowiedzieć. Ja będzie się pani stosować do reguł tego programu, pana, czy nie? Co jest regułą tego programu? Że ja zadaję pytania i kieruję tym programem. Światopogląd, zapraszacie światopogląd. Ale pani też ma światopogląd. Dziękuję bardzo. Retoryka powinna być. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję pani bardzo. Dobra, no nie, znaczy no jakby, no. Witam w najsłabszym ogniwie. Dlaczego ma być suwak akurat? Dlatego, żeby nie spychać kobiet na gorsze miejsca na listach. A, czyli ludzie nie, czyli pani nie wie, czy to, że ludzie wybiorą właściwą osobę, tylko decyduje prezes... Nie, wybierają kogo chcą, ale musimy im dać, musimy im dać rzeczywiście zrównoważoną reprezentację, taka jaka jest w społeczeństwie. Ale jest suwak, to taka jak wybrać. Dzieli się cała społeczność wyborców, tak muszą mieć z kogo wybierać według tej reprezentacji, jaką stanowimy w społeczeństwie. No, ale dlaczego wybierać. Ale dlaczego ma być suwak? Jak powiedziałam, dlatego, żeby nie były kobiety spychane na dalsze miejsca. Ale wyborcy nie mogą zagłosować na dalsze miejsca. Mogą, tak. A to dlaczego? Dlaczego pani odbiera tę szansę? Bo tak mi się podoba. Proszę że to jest poważna debata polityczna, a ja widzę, że to jest jakieś skrzyżowanie Hyde Parku z kabaretem. To nie dla mnie. Także państwo wybaczą, że ja się pożegnam. Skotunione wznoszą głowy, zatwardziałe feministki, tworząc wzór podręcznikowy postmodernistycznej czystki.